Myszko. Myszko, wysłuchaj mnie spokojnie. Spokojnie? Tyle pracy w to włożyłam. Przygotowałam profesjonalny biznesplan. A wy chcecie to wszystko oddać Markowi? Przecież to niesprawiedliwe. Ale może jednak dasz mi coś powiedzieć? Tylko dlatego, że spotyka się z jakąś dziewczyną. Powoli tracę cierpliwość. Nie chodzi o żadne oddawanie, Myszko. Chodzi o to, żebyś się porozumiała z Markiem. Przecież możecie się jakoś dogadać i zrobić to razem. Nie, mamo. On się do tego nie nadaje. Czy wy to w ogóle rozumiecie? Nie dogadam się z nim, a już tym bardziej nie z Hanką.